No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i witam was bardzo serdecznie w materiale, którego najchętniej bym w ogóle nie nagrywał, ale zauważyłem dosyć niepokojącą tendencję do tego, że ludzie dosłownie każdego zaczynają osądzać o cheaty w Warzone. I oczywiście ogromny wpływ na to ma fakt, że w Warzone jest bardzo dużo cheaterów, ale jak dla mnie troszkę za bardzo wybiegło to z jakichkolwiek norm, które powinny mimo wszystko w ludziach pozostać. No i praktycznie każdy twórca, który tworzy Warzone, osądzany jest przez dużą część graczy o wspomagacze. I to jest jak dla mnie w wielu przypadkach powodem do śmiechu, jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że to też może bardzo, ale to bardzo negatywnie wpływać na ogólnie community Warzone, bo to napędza taką negatywną kulę, która po prostu no może zniszczyć niektórych czystych graczy, bądź co bądź, którzy po prostu prezentują wysoki poziom, a jako że inni nie potrafią przyjąć do świadomości to, że ktoś jest od nich lepszy, no to najłatwiej jest oczywiście poklepać po plecach się w wzajemnym towarzystwie adoratorów, którzy uważają, że ktoś po prostu jest lepszy dlatego, że używa wspomagaczy. I dzisiaj, moi drodzy, materiał, który powstaje na podstawie materiału, który stworzył jak dla mnie największy clown w społeczności Warzone, którego bardzo, ale to bardzo odradzam wam oglądać, bo on naprawdę mocno, ale to mocno robi mętlik w głowie osobom, które w większości, wydaje mi się, nie mają dużego doświadczenia w Call of Duty i po prostu bardzo łatwo manipuluje tym wszystkim. Mowa o Bad Boy Bimanie, którego teraz widzimy na ekranie. I on nagrał, moi drodzy, kilkanaście godzin temu materiał. Tutaj mamy tytuł: Mutex Kod 100% Cheating Warzone Season 4. To jest generalnie gość, który zajmuje się tym, że niby pokazuje swoim widzom, pokazuje społeczności Warzone, że jakiś tam pro player jest odpalony. Dowody na to, że jakiś pro player jest odpalony. To jest akurat film, w którym poświęcił 8 minut swojego życia na jakby udowodnienie, że Mutex gra nieczysto. Chodzi tutaj o Kronusa, co wam zaraz generalnie wytłumaczę. Natomiast jak wejdziecie na kanał tego gościa, co odradzam, dlatego nie linkuję tego nigdzie, no to zauważycie, że tak naprawdę posądza on o cheaty dosłownie 90% społeczności content creatorów Warzone, co jest ogromną przesadą, bo trzeba tutaj pamiętać o tym, że takie tytuły, w których on, no tutaj jest jakby napisane 100% cheating, Mutex Code, tak? Takie tytuły budzą naprawdę duże zainteresowanie i on zbija naprawdę ogromne pieniądze na tym, że bezpodstawnie w wielu przypadkach oskarża innych graczy o to, że używają wspomagaczy. I tak jak mówię, dzisiaj skupiamy się na oskarżeniach wobec Mutexa, a Mutex to koleś, którego wam już analizowałem na kanale. Mutex to koleś, którego ja najbardziej z content creatorów Warzone oglądam. To jest mój ulubiony content creator z Warzone, dlatego będzie mi też łatwiej to wszystko wam wytłumaczyć i wprowadzić was niejako w temat, a przy okazji jakby tutaj absolutnie przekreślić wszystko to, co mówi ten clown, którego widzicie tutaj na ekranie, o Mutexie, bo to są niestety słowa bardzo, bardzo przykre, szczególnie dla Mutexa, bo to są krzywdzące słowa dla gościa, który od ponad 15 lat siedzi na scenie Call of Duty, od ponad 15 lat gra na padzie w Call of Duty i co więcej, to zapamiętajcie na przyszłość, Mutex to koleś, który no moi drodzy, był pro playerem Call of Duty League, czyli to jest taki już naprawdę z definicji pro player, bo o ile można się śmiać z pro playerów Warzone, że oni się sami nazywają pro playerami, no bo nie ma tutaj żadnych rozgrywek takich typowo jakby rankingowych, żeby móc się nazywać mimo wszystko pro playerem, bo te turnieje mimo wszystko nie mają takiej rangi, żeby tutaj móc się nazywać pro playerem, skoro w nich występujemy, bo często tam występują po prostu inni celebryci, którzy mają wysokie zasięgi. No a Mutex był pro playerem Call of Duty League, czyli naprawdę z definicji prawdziwym pro playerem Call of Duty w drużynie Dallas Empire, z której został zresztą wyrzucony,
ale został wyrzucony nie ze względów sportowych, umiejętności itd., tylko ze względów pozasportowych. Został on po prostu wyrzucony za to, że jest po prostu zbyt wulgarny na swoich streamach. Natomiast też to brzmi źle, że został wyrzucony za zbyt dużą wulgarność. Chodzi po prostu o to, że Mutex ma taki bardzo specyficzny, czarny humor, no który jednak nie pasował do ideologii Dallas Empire, przez co Mutex został właśnie z tego powodu wyrzucony. Natomiast umiejętnościowo no to jest koleś, który właśnie był na poziomie pro playera Call of Duty League, czyli najwyższym możliwym poziomie, jaki możecie osiągnąć grając w Call of Duty i rywalizując z innymi graczami. I bardzo chcę, żebyście zapamiętali właśnie to, że Mutex to były pro player, bo zaraz to będzie kluczowe w tym wszystkim, żeby wam to tutaj rozjaśnić. Także odpalam filmik tego klauna, bo to generalnie, tak jak mówię, na podstawie tego jest cały ten film. Our stream is cheaters today. We are going to be talking about Mutex. Now a lot of you will already know we've... A bla 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 bla, chodzi o to, że będziemy gadali o Mutexie, który bla 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 bla, według wielu używa wspomagaczy, bo ma po prostu zbyt dobrą kontrolę odrzutu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, moi drodzy, całość rozchodzi się o to, a w ogóle zacznijmy od jakby absurdalnej rzeczy, bo w ogóle ten film, gdy ja go pierwszy raz oglądałem, no to można w pewnym momencie nawet się zgodzić z tym Bad Boy Bimanem, że tutaj wszystko łączy się w jakąś całość, natomiast no sam początek jest tak absurdalny, jak sobie do tego zaraz dojdziemy, że to już po prostu mówi nam wszystko o kontencie tego gościa. On po prostu szuka sensacji i zbija na tym pieniądze, zbija na tym wyświetlenia. No to jest po prostu absurd. Coś takiego powinno być banowane z YouTube'a. Moi drodzy, w tym momencie... Unfortunately for us, at this point we can't see the wire plugged into his controller. We will find the clip now though. Okay, so this wire that's... W tym momencie on pokazuje, że urządzenie, ten kabelek, który jest podłączony do kontrolera Mutexa, swoją drogą Mutex właśnie ma handcama, gdzie widać jego kontroler, że ten kabelek, a no ja już to przewinę, bo nie będziemy tego klauna słuchali, natomiast chodzi o to, że ten kabelek, on to chyba zaraz zrobi, tak, to zbliżenie, że logo na tym kabelku to jest, uwaga, zdaniem jego, zobaczmy, to jest mega rozpikselowane, ale jego zdaniem, on jest 100% pewny, moi drodzy, mimo że to jest tak rozpikselowane, on jest 100% pewny, że to logo, które tutaj mamy na tym kabelku, to uwaga, logo czego? Logo Kronusa, które tutaj niby pokazuje, że wygląda dokładnie tak samo. Pomijam to, że tam jest białe, tutaj jest jakieś takie turkusowe, ale on jest 100% pewny, że to jest dokładnie to logo. I żebym ja wam tutaj od razu zdementował to, bo jakby, no, na pierwszy rzut oka, mimo że kolorem się różni bardzo mocno to, no to można gdzieś tam przypuszczać, że no, w sumie to nawet jest trochę podobne, nie? Tam minimalnie jakieś podobieństwo jest. No i właśnie w ten sposób on robi mętlik w głowie ludzi, którzy jakby, no, przytakują czemuś takiemu, a potem nie weryfikują tego w innych źródłach. A moi drodzy, tutaj mamy weryfikację tego kabelka. To jest ten kabelek. Mutex pokazał go właśnie na live'ie. Wielokrotnie zresztą pokazywał różne rzeczy na live'ach. To jest ten kabelek z logo, uwaga, sponsora Mutexa, czyli producenta kontrolerów z łopatkami Battle Beaver, bardzo popularnego w Ameryce i Kanadzie. No i jakby to już jest pierwsze zdementowane, stuprocentowe oszukiwanie przez Mutexa, stuprocentowy dowód na oszukiwanie przez Mutexa. No jakby zaczynamy, moi drodzy, film, w którym Mutex kod 100% cheating od czegoś takiego, że kabelek, że logo Kronusa. No ale okej, on tutaj nawet potem mówi, że jeżeli myśleliście, że to jest jedyny argument na to, że Mutex cheatuje, no to jesteście w ogromnym błędzie, bo teraz zobaczycie coś, co już w 100% potwierdzi, że Mutex jest cheaterem. I chodzi, moi drodzy, o nic innego jak o tę sytuację, ja to tutaj przewijam, żeby wam znaleźć odpowiedni moment. Słuchajcie, w pewnym momencie Mutex na swoim jednym z ostatnich live'ów zminimalizował grę i było widać jego pulpit. To jest pulpit jego komputera do streamów, bo jak znacie, dużo ludzi, którzy streamują Warzona, mają tak zwany dual PC setup, czyli jeden komputer do streamów, drugi do grania, przez co nie obciążają tego komputera do grania, mają więcej FPS-ów i tak dalej, bla bla bla. Więc to jest jego komputer do streamów. No i oczywiście jest tutaj nasrane wszystkiego na ekranie, to sprawa jasna, natomiast to, co powinno zwrócić waszą uwagę i co oczywiście zwróciło uwagę naszego tutaj naczelnego klauna Warzone Community, jest ta ikonka na pulpicie Mutexa.
Uwaga, ja to przewijam, bo on to tutaj zoomował. Zrobi to za nas. O, widzicie? Ikonka Kronusa Pro. Kronus Pro na pulpicie Mutexa, który oskarżany jest o to, że gra na Kronusie. No stuprocentowy dowód, nie? Stuprocentowy dowód na to, że Mutex gra nieczysto. No skąd bym miał ikonkę Kronusa, skoro niby nie gra na Kronusie? No moi drodzy, sprawa, no teraz to już Mutex złapany na gorącym uczynku. Koniec kariery gościa. Kronus na pulpicie. Jakby sprawa jest już zakończona i w sumie w tym momencie można przecież już zamykać film, no bo to już jakby większego dowodu mieć nie można niż to, że na pulpicie Mutex ma ikonkę Kronusa Pro. Natomiast to, co jest bardzo ważne w kwestii Kronusa Pro i też tego, przypominam, że Mutex jest byłym proplayerem, to, że Kronus Pro to oprogramowanie do starej wersji Kronusa, a więc do Kronusa Max Plus, który jest w tym momencie antycznym dosyć urządzeniem i on był najczęściej używany jeszcze na konsolach PlayStation 3 na przykład. Potem oczywiście PlayStation 4 również działał, Xbox One również. Natomiast to jest antyczne urządzenie dlatego, że powstała kilka lat temu jego zdecydowanie nowsza, lepsza wersja Kronus Zen. No i tak wygląda Kronus Max, tak wygląda Kronus Zen, a oprogramowaniem do Kronusa Maxa jest tylko i wyłącznie Kronus Pro Software, co nawet tutaj mamy potwierdzenie na oficjalnej stronie Kronusa. Bo oprogramowaniem do Kronusa Zen jest Zen Studio Software. No ale powiecie mi, no ale dobra, no co to jakby tłumaczy? No ma tego Kronusa na kompie, czemu miałby mieć tego Kronusa? W ogóle czemu ja go próbuję bronić, skoro ma Kronusa, nie? No i właśnie, moi drodzy, pierwotnym założeniem Kronusa, gdy Kronus powstawał, nie było to, żeby to urządzenie powodowało przewagę w grach online na takiej zasadzie, żeby właśnie dawało brak odrzutu, żeby dawało jakieś inne skrypty napada. Początkowo Kronus powstał po to, między innymi, żeby proplayerzy Call of Duty w głównej mierze mieli możliwość przyzwyczajenia się do tak zwanego input laga, który występuje w momencie, gdy grają na LANach, względem tego, gdy trenują sobie po prostu w domu. Wówczas programowało się takiego Kronusa na swoich urządzeniach po to, żeby właśnie zasymulować tę sytuację, z którą spotkałem się na takim turnieju. Czyli po prostu, żeby wprowadzić tego mini laga dodatkowego na swoim kontrolerze i przyzwyczaić się do tego mini laga, żeby później na turnieju być już do niego przyzwyczajonym, a nie musieć się do niego przyzwyczajać w trakcie turnieju. No brzmi to bardzo, bardzo oczywiście według mnie. No i jakby wszystko się zgadza, zresztą Mutex też się tak tłumaczy, że on tylko i wyłącznie miał to oprogramowanie dlatego, że właśnie gdy jeszcze grał profesjonalnie w Call of Duty, to właśnie potrzebował tego urządzenia do tego, żeby przygotowywać się na turnieje. A potwierdzeniem tego, że tak faktycznie było, jest to, że on jest byłym proplayerem Call of Duty League, co wam mówiłem na samym wstępie. Kolejna bardzo ważna rzecz, która również tutaj absolutnie dementuje oskarżenia odnośnie tego, że Mutex jest oszustem, to, że w chwili obecnej Kronus Max, on ma generalnie problemy ze wsparciem nawet niektórych kontrolerów PlayStation 4. Ogólnie nowszych kontrolerów Kronus Max nie wspiera. Po prostu nie ma aktualizacji, która by umożliwiła wspieranie przez to urządzenie nowszych kontrolerów. No i tym bardziej nie wspiera kontrolera PlayStation 5, na którym Mutex przecież gra. Co więcej, w chwili obecnej nawet najnowsza wersja Kronusa, czyli Kronus Zen, nie obsługuje jeszcze konsoli PlayStation 5, a co za tym idzie również kontrolera od tej konsoli. Więc nawet gdybyście dalej uważali, że Mutex jakoś ograł ten program i potrafi z niego korzystać w taki sposób, że po prostu oszukuje w nim w Warzone, to jakby nie ma na to fizycznie możliwości, bo nie ma takiego oprogramowania, które by nawet nowszą wersję pozwalało używać wraz z kontrolerem PlayStation 5. Więc to jest jakby, moi drodzy, nawet oficjalna informacja ze strony samego Kronusa, że nie ma wsparcia dla kontrolerów PlayStation 5 jeszcze na najnowszym urządzeniu, a tym bardziej na starszym, czyli Kronusie Max, czyli tego, którego używał kiedyś Mutex. No więc na pierwszy rzut oka faktycznie wygląda to tak, że Mutex kompletnie exposed, Mutex 100% cheating, ale tak naprawdę, gdy zweryfikujemy te informacje w sposób taki, jak powinno się zweryfikować przed takimi oskarżeniami, moi drodzy, przypominam, on ten film nazwał tytułem
Mutex w 100% złapane na cheatowaniu, w tłumaczeniu na język polski. On tak nazwał ten film. Zanim coś takiego się nagra, zanim coś takiego się wrzuci do sieci, zanim takie oskarżenie się wrzuci, przydałoby się sprawdzić to, zweryfikować w wielu, wielu źródłach. On jednak stawia na łatwe kliki, na łatwe, szybkie pieniądze zbijane na sensacji, którą mimo wszystko byłoby to, gdyby Mutex faktycznie cheatował. Ja wiem, że w dalszym ciągu znajdą się tutaj niestety osoby, które nawet dzięki temu mojemu tłumaczeniu nie przyznają mi racji i po prostu będą uważały, że Mutex coś ukrywa. No czemu miałby mieć dalej ten program, skoro robił to kiedyś i tak dalej, i tak dalej. Dlatego podsyłam wam również tłumaczenie Mutex z jego live'a, na którym przez ponad godzinę tłumaczył się z tego wszystkiego w taki sposób, co się tłumaczył. On się nie ma z czego tłumaczyć. On bardziej wyjaśniał, dlaczego to wygląda tylko podejrzanie, a nie ma żadnego jakby tutaj odzwierciedlenia w tym, że on faktycznie cheatuje. No jakby ja, moi drodzy, oglądam Mutexa w ciągu miesiąca przez dobre kilkanaście, czasami kilkadziesiąt godzin, jeżeli mam czas i naprawdę widać w nim ogromne umiejętności. Widać to, że on był kiedyś proplayerem Koda i jak dla mnie takie oskarżenia lądujące w stronę Mutexa są dla niego mimo wszystko bardzo krzywdzące, bo on prawie 15, nawet 15 już chyba łącznie lat poświęcił na szlifowanie swoich umiejętności na gry na padzie, a taki koleś nagle z czapy się urywa i oskarża go o cheatowanie w Warzone. No moi drodzy, jak dla mnie to jest mega nie okej i największy clown na scenie Warzone Bad Boy B-Man jest niestety z tego znany, że rzuca sobie takie oskarżenia praktycznie na każdego pro playera, content creatora Warzone. A wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ten koleś, czekajcie, ja go dam na full kamerce. Ten koleś, którego teraz widzicie, sam dostał bana za cheaty. I sam to przyznał na jednym ze swoich filmów. Jeżeli to wam nie wystarcza, jeżeli dalej uważacie, że warto ufać temu, co mówi koleś, który sam został zbanowany za cheaty, no to ja już wam nie pomogę. Potrzebujecie po prostu, moi drodzy, lekarza, a tutaj dla niedowiarków puszczam jeszcze ten fragment. Episode of Our Streamers Cheaters. Today we are going to be discussing me. And the reason for this is actually simple. I used Engine Owning, I used Sky Cheat, and I used Battlelog Cheat. The reason for the use was simply to gain knowledge of them, test all of the settings, and the reason why I decided I wanted to do that was because I actually gave up streaming long before this happened when I found out. A więc tak, jeszcze to podsumowując. Koleś dostał bana na swoim głównym koncie w Warzone, bo kupił i pobrał cheaty po to, żeby sprawdzić, jak one działają, po to, żeby później mieć dokładną wiedzę przez to, jak działają cheaty, żeby móc nagrywać filmy właśnie takie, jak wam wcześniej analizowałem. On to po to zrobił. A więc ja przejadę zaraz babę na pasach i sądowi będę się tłumaczył, że chciałem sprawdzić po prostu, czy faktycznie przy takiej prędkości człowiek zginie od uderzenia samochodem. No myślę, że sąd uzna moją rację i raczej mnie uniewinni. Moi drodzy, jeżeli dalej uważacie, że ten clown ma cokolwiek wartego do powiedzenia i że ogólnie warto słuchać jego materiałów, to mam nadzieję, że wam po prostu wyjaśniłem to wszystko na tyle, że jeżeli ktoś wierzył w to, co ten koleś mówi, to już po prostu po dzisiejszym filmie nie tyle, co nie będzie wierzył, bo ja nie chcę kierować waszym umysłem, każdy ma swój umysł, ale że będziecie z lekkim przymrużeniem oka patrzyli na to, co tam się na jego filmach dzieje i weryfikowali to w innych źródłach, żebyście przypadkiem nie wpadli w ten wir, w który wplata on bardzo dużo ludzi, nabijając przy tym bardzo łatwe wyświetlenia, a co za tym idzie również i pieniądze. Moi drodzy, to wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie proszę łapkę w górę i koniecznie podeślijcie ten film osobom, które no na przykład uważają, że Mutex cheatuje albo ogólnie są fanami tego klauna. Tyle ode mnie, moi drodzy. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia już jutro. Mówił Goldzor, na razie.